Jestem od 8 lat aktywistką Komitetu Obrony Demokracji i nie boję się żadnej władzy ani żadnych polityków. Jestem gotowa każdemu z każdej opcji powiedzieć w oczy to, co myślą obywatelki i obywatele. My się już nie godzimy na to, żeby polityka była taka, jaka była. Walczymy teraz bardzo mocno o to, żeby Rada Miasta była pluralistyczna, żeby były różne opcje reprezentowane, przede wszystkim, żeby byli reprezentowani obywatele. Obywatelskie Opole, czyli chodzi nam o to, żeby głos nas, mieszkanek i mieszkańców Opola był brany pod uwagę, był słuchany. To oczywiście to są konsultacje społeczne, to są mini referenda, to są narady obywatelskie. To jest właśnie otwartość nas radnych i przedstawianie waszego stanowiska. Opole się chcemy, żeby rozwijało, ale chcemy też, żeby inwestycje, różne zmiany były z uwzględnieniem naszego głosu i naszych potrzeb. Kolejna rzecz bardzo, bardzo ważna dla nas to jest Zielone Opole, bo to chodzi o zdrowie, o długość naszego życia, o komfort życia. Przede wszystkim o tych najsłabszych, o starszych ludzi, o seniorów, seniorki, o dzieci. Na nich to się najbardziej odbija. Dlatego muszą być fundusze na wymianę pieców, muszą być plany na gospodarkę, na podłączenie sieci ciepłowniczych do większej ilości obszarów Opola. Również temat szkoły, bardzo ważny. Szkoła, w której szanuje się prawa uczniów i prawa nauczycieli i prawa rodziców. Szkoła przyjazna. Szkoła, w której każdy się czuje dobrze. Zaodrze, takie dzielnice jak Wojska Polskiego Dambonia to moja mała ojczyzna, dlatego prężnie będę działał przede wszystkim startuję z tego okręgu i będę działał dla mieszkańców i dla nas najbardziej właśnie z tych terenów, dlatego że znam wszystkie potrzeby i dobrze orientuję się, czego najbardziej nam brakuje. A przede wszystkim będę stawiał na to, żeby dobrze rozwinięta była w końcu i do końca sieć przede wszystkim dróg rowerowych. Jeżeli chcemy zadbać o to, żeby miasto nie było zakorkowane, no to powinna być odpowiednia infrastruktura do tego, żebyśmy mogli używać innych środków komunikacji niż tylko samochody. A jeżeli to na ten moment się nie uda, no to jak najbardziej jestem za wdrożeniem bezpłatnej komunikacji. Jest wiele rzeczy, które są potrzebne na Zaodrzu, tak jak zalane wiadukty po każdym większym opadzie, gdzie tamta część, druga część Opola jest zablokowana. Tak jak sprawy związane z parkowaniem, tak? Przede wszystkim na ulicy Koszyka czy na Dambonia. Tak jak słaba jakość chodników, która uniemożliwia osobom niepełnosprawnym sprawne poruszanie się. No, trzeba byłoby się na przykład zastanowić, czy w chwili obecnej, kiedy miasto jest tak zakorkowane, potrzebne są te wyznaczone pasbusy, które według mojej oceny na chwilę obecną utrudniają przepływ raczej na drogach miejskich niż pomagają. Moją kampanię wyborczą będę opierał przede wszystkim na kontakcie z mieszkańcami, czyli będę chciał przeprowadzić jeszcze nie jedną sondę na mieście, którą później będę wrzucał w media społecznościowe. Na dzień obecny działam bardzo mocno w Domu Nadziei w Opolu. To jest miejsce, gdzie wydajemy między innymi posiłki dla osób, które mają gorszy status społeczny, dla osób bezdomnych. W Radzie Miasta będę w stanie w bardzo dobry sposób poprawić sytuację związaną z drogownictwem w Opolu oraz gospodarką odpadami. To tak samo też i budowa parkingów oraz remonty nowych parkingów. Te parkingi na tych osiedlach, na których one wołają tak naprawdę o remont już od ponad 30 lat. Dalsza część naszej kampanii to są też inwestorzy. To są też kwestie sprowadzania nowych zakładów pracy, nowych firm do Opola. Przez to, że jestem przedsiębiorcą i dosyć aktywnie współpracuję na terenie całej Polski z różnymi firmami, głównie z branży automotive, to wiem, jak pozyskać nowych inwestorów do miasta Opola, wiem, jak sprowadzić zakłady, firmy, które mogą tutaj się osiedlić. To, na czym nam bardzo zależy, to jest zatrzymanie młodych ludzi. Tych ludzi, którzy kończą szkoły średnie, tych ludzi, którzy kończą szkoły wyższe. Dlatego, że ci wspaniale wykształceni ludzie, tak naprawdę, oni odpływają do większych ośrodków miejskich, do Wrocławia, na Śląsk, czy też do Warszawy. Chciałbym, żeby ci ludzie zostali w Opolu, żeby mieli tutaj godne szanse do tego, żeby żyć, żeby mieszkać i żeby mogli się rozwijać. Po to, żeby rozwijać między innymi to bogate Opolo, o które mam nadzieję, że wszyscy walczymy. Od 40 lat mieszkam, żyję, pracuję, odpoczywam w Opolu. Skończyłam tutaj Wyższą Szkołę Inżynierską i pozostałam w Opolu, tworząc jego rzeczywistość. Jestem spełnioną żoną, matką, babcią, sąsiadką, jak również małym przedsiębiorcą.
No i razem ze swoimi sąsiadami, mieszkańcami dzielnic, z których będę startowała i które będę reprezentowała, jak również ze wszystkimi mieszkańcami Opola, będziemy walczyć o lepszą rzeczywistość.